Cześć! Dzisiaj zapraszam Was do przygotowania pysznego dania z wołowiny. Będą to burgery pieczone, ale nie będą to zwykłe burgery, ponieważ przygotuję je w kształcie serca. Dlatego teraz kupuję wołowinę i przenosimy się do naszej kuchni, gdzie pokażę Wam, jak przygotować fajne kotlety, na przykład na walentynkową kolację. Już jesteśmy w naszej kuchni i teraz zaczynam przygotowanie kotletów. Na początku mięso wołowe mielę w maszynce o takich średnich oczkach. No tak, żeby po prostu było to mięso mielone. Możecie też kupić wcześniej zmielone, ale mieląc w domu widzicie dokładnie, jakie fragmenty mięsa są, więc nie będzie na przykład za dużo tłuszczu. Mam już zmielone mięso, to teraz czas na dodatki. Biorę połowę chili i kroję je bardzo drobno. To chili dodaję do miski z mięsem. Chili to jeden z afrodyzjaków, więc przy takich kotlecikach, przy takich burgerach pieczonych nie może go zabraknąć. Teraz oliwki. Do tego przepisu polecam Wam oliwki zielone, chyba że zdecydowanie wolicie czarne, no to wtedy wybierzcie oczywiście te bardziej lubiane przez Was. I też je drobno kroję. I pokrojone oliwki również wędrują do miski z mięsem. Do całości wybijam również jajko. Dzięki temu będzie łatwiej formować kotleciki. I jeszcze dodaję pieprz oraz sól. I teraz te wszystkie składniki dokładnie mieszam. No i formuję kotleciki. Nabieram porcję mięsa. Najpierw to mięso tak troszeczkę formuję w dłoniach na kształt takiej kuleczki, tak jak przy normalnych kotletach mielonych. Teraz przekładam na papier do pieczenia. Spłaszczam i formuję serduszko. Już jest pierwsze serduszko. I tak wszystkie kotleciki. Zobaczcie, ja już mam całą blachę swoich serduszek, kotlecików, serduszek. I teraz tak przygotowane kotlety wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piekę przez minimum 30 do 35 minut, aż kotlety osiągną taką barwę jaskrawo-brązową, no takie jak pieczona, dobrze upieczona wołowina. Po upieczeniu ostrożnie przekładam kotleciki na talerz. Nie przejmujcie się, jeżeli zobaczycie, że te kotleciki się jakby tak troszeczkę rozlały. To nie jest tak do końca, bo to tylko tłuszcz zrobił taką jakby obwódkę dookoła. Więc bez problemu podniesiecie ten smaczny kotlecik w kształcie serca i on w kształcie serca nadal będzie. Co też oczywiście widzicie na filmie. Kotleciki przekładam na talerz i teraz proponuję troszeczkę inny sposób podania, bez ziemniaków i bez ryżu, za to z serkiem Camembert. Ja ten serek kroję na małe trójkąciki i podaję albo z dżemem malinowym, albo z żurawiną. Do tego kilka listków zielonej sałaty. No i tak właśnie prezentuje się dzisiejszy podwieczorek. Może być to też danie obiadowe, jeżeli oczywiście dodacie do tego ryż, ziemniaki, kaszę gryczaną, czy jeszcze dodajecie jakąś surówkę. A dzisiejsza wersja jest troszkę taka z myślą o kolacji walentynkowej, czy po prostu kolacji we dwoje. No i oczywiście kolacja. To też warto podać wino. Do wołowiny podajemy wino czerwone. Tutaj polecam dokładny poradnik, w którym Michał wszystko opowiadał o doborze wina do wołowiny. I dzisiaj do tego dania z wołowiny kolejny pewniak, czyli Merlot. To jest wino, które bardzo jest popularne. Bez problemu znajdziecie je w sklepie. Jeżeli nie będzie Cabernet Sauvignon, to na pewno znajdziecie Merlot. Ono jest... To zależy od wina. Ja akurat mam francuskie, jest też takimi wyczuwalnymi, ma też te wyczuwalne taniny, ale jako że dzisiejsze danie jest też dosyć wyraziste, to chili, oliwki, no i oczywiście sama wołowina, to pasuje idealnie. Mam nadzieję, że spodoba Wam się takie połączenie smaków. Czekam na Wasze komentarze, zachęcam Was do przygotowania dzisiejszego dania, a po więcej przepisów
zapraszam na stronę www.kotlet.tv. Pa, pa!